Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mati Koniksy, witam was w kolejnym odcineczku z Dying Lighta na moim kanale i witam was tutaj już w czwartym odcineczku. Jesteśmy w trakcie robienia misji Dzień Matki i musimy teraz zdobyć film dla Gaziego, który tutaj chce nam, żebyśmy zdobyli, bo inaczej nas nie wpuści. Także my tu sobie kontynuujemy, ja nagrywam ten odcinek od razu po poprzednim. Tu w ogóle jest telefon, a możemy zadzwonić czy coś? Nie, $51 było. Możemy sobie tutaj wejść i musimy zdobyć teraz ten film sobie, tylko kurde, teraz musimy to jakoś wejść sobie. Nie wiem, po co ja się tu wspinam, bo tu nic nie ma. Tu idzie ko... Ło! Jak? Co on ma? Patrzcie, widzieliście pałę miał, to by policjant jakiś, jo! Już z samego, kurde, początku mnie będziecie tu molestować? Nie wolno tak z waszej... niemiłe to jest z waszej strony, nie powiem. Ej, tu są policjanci normalnie! Yo! Dobra, musimy tu wejść jakoś teraz. Ej, jak ja mam tam wejść bez kitu? Nie wiem jak wejść. Bo tu nie ma drzwi. O, tu są drzwi. Dobra, proszę bardzo. Oj, 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 oj. Czekajcie, bo ja nie wiem jak tu kurde wejść. O, no nie. Masz kurde jakąś zajebistą broń. Proszę ode mnie spierdalać. Że tak brzydko powiem. Dobra, musimy to skoczyć. A czy się tu będzie dało wejść? Nie, tu się nie da przecież wejść. Ej, jak wejść do tego budynku bez kitu? Ja nie wiem jak tu wejść. Czy tu mogę... Mogę zniszczyć? O! Spoko, no nic to mi nie dało. Czekajcie, bo ja... O nie, zniszczyła mi się ta. Dobra, rzucimy to przez przypadek, rzuciłem. Musimy ta kolejną broń wziąć. Dobra, będzie ten klucz albo... Dobra, rura będzie chyba lepsza, ona jest dobra. Ta, jeszcze jest dobra. Kurde, bo ja nie wiem jak tu mamy wejść teraz. Jak się zastanawiam, czy tu można wejść? Nie, tu nie można. Ej, tu nigdzie nie można wejść, nie wiem jak wejść. Bez kitu, zesrałem się teraz. Czekajcie, można może tu okno rozwalić czy coś? Nie. Nie można. Albo tu? Ej, bez kitu, bo ja nie wiem jak tu wejść. O nie, patrz co to idzie do mnie, dobra, wiecie co? Kurde, bo ja nie wiem jak tu wejść, dobra. Aha, nie mam już tych! Ale, no to żeby te... nie podoba mi się to, szczerze mówiąc, teraz. Postawili mnie w takiej ciulowej sytuacji, bo... z jednej strony są, i z drugiej, otoczyli mnie. Dziady mnie otoczyły. I co, ja mam się z nimi tłuc? Czy oni mają jakieś dojebane bronie? Czekajcie, może tak go dobiję? Nie. Patrzcie, co on ma! Co to jest, kurde? Pała jakaś, czy co? Ciul go wie. Jak ja mam teraz tam wejść, jak oni tu są? Skupili się na mnie. Czekajcie, tutaj, czy ktoś tu jest? Ale tu chyba nikogo nie ma. Czekajcie, kurde. No bo ja nie wiem, jak tu wejść. O, tu się wchodzi. O, proszę bardzo, aby otworzyć zamek. SK, żeby kontynuować. O Boże, jak to się robi? Jakie dziwne. O, udało się chyba. Dobra, udało się, dobra, tu trzeba było wejść. Nie zauważyłem nawet tych drzwi. Kurwa, nie teraz. O nie. Kurwa. Proszę bardzo. Czekajcie, musimy znaleźć teraz te Charlie, wow! Kurwa! Spierdalać! Ej no, zdechnę, ej. Nie ma miejsca! Broń nieskuteczna, ja pierdolę. No, spierdalać! O nie, zajebią mnie, chyba zajebią mnie. Zajebią mnie. Ja! Nie żyję, stracone punkty przetrwania, 240. Aby zamknięcie przez innych. O ja pierdolę, zdechłem. Co teraz? Na kwarantannę. Chodzę służy w stronie. Ja. Dobra, zobaczmy co dalej. Ja nawet nie wiem co. Co się stanie. Aha, dobra. Odrodziłem się tutaj. Witam bardzo serdecznie. Ja nie mogę. Dobra, tu mamy. Ale punkty jakieś straciliśmy, to jest najgorsze. Czyli, dobra, no to jest dobrze, ale
Straciliśmy punkty. Czy straciłem broni? Nie straciłem broni. Dobrze, to nie jest tak jak w GTA czy w innych grach. Dobra, wyłącz latarkę. Naprawdę znowu tam muszę iść. I co ja mam teraz zrobić? Czekajcie. Dobra, musimy tam wrócić znowu. Także tam lecimy. O dobra, to jest na szczęście z tego co widzę blisko. Także nie muszę jakoś daleko chyba iść. Chociaż nie, to nie jest blisko, bo tutaj blisko domu jego, a nie, to jest tutaj, dobra. Znowu musimy to jakoś wejść. Boże, to przecież masakra będzie. No i znowu ich się tu nabrało. No i jak ja mam to zrobić? Bez kitu. Ja nie wiem jak to zrobić teraz. Strasznie trudne będzie. Czy ty się tu w se wepniesz? Nie, nie wepniesz się. Jesteś za głupi na to. I co? Pyk, kurwa, po łbie. Ej, tutaj mogę ich załatwić wszystkich. Chodźcie do mnie. To was załatwię. Ło, jak dostała hita. Proszę bardzo. Ej, no czemu wy nie umieracie? Ile razy chce ta dostać po łbie? Dobra, będziemy wszystkich poubijowali. Cały odcinek. Ej, no ja muszę wszystkich ich tutaj wybić, bo ja kurde inaczej... Że tak powiem. No kraj, nie męcz się. Oni tu wchodzą! Co to ma znaczyć? Wykurwiać. Ej, ten policjant, tego policjanta się najbardziej boję, szczerze mówiąc. Ty, mogę cię zabić? Nie dostanę do ciebie. No wykurwia, ile razy będziesz wchodzić? Proszę bardzo. Nie zabiję, nie dostanę do ciebie. Ej no! Ej, ten klucz jest chujowy, tak szczerze. Nie mam nic innego. Wszystko jest zepsute. O, proszę bardzo, wspina się chłop. Ej, no bez kitu muszę was wszystkich zabić, żebym najpierw mógł tu wejść. Czekajcie, weźmiemy tu. O, proszę bardzo. Żeby tu wejść. O, proszę, drzwi są otwarte nawet. Bo przecież otworzyłem, nie zresetowała się mapa na szczęście. Czekajcie, żeby was tu załatwić. Ciulowo teraz trochę to żebym zrobił, bo... O, możemy pułapkę uruchomić. O! Proszę bardzo, zatrzymali się chyba. A nie. Jak uruchomiłem pułapkę, to... Nic mi to nie dało, szczerze mówiąc. Mogę się zabić. Nie dostanę nawet. Kurde! I patrzcie, co ja mam teraz zrobić? Bo skończyły mi się ogólnie te do rzucania i nie mogę ich... Nie mogę odwrócić ich uwagi w żaden sposób. To jest... Najgorsze. Nie mam w jaki sposób ich odwrócić uwagi. Co? Co w ogóle jest? To dziadostwo. Ja nie mogę. Niewykorzystane punkty umiejętności. Co mi po tych punktach umiejętności? Jak ja tam chcę wejść. Ej, a może by to wejść tak, żeby oni mnie nie widzieli? Tylko jak to zrobić? Czekajcie, tu w ogóle jest ten kanał, widzę. Jak to zrobić? Bez kitu. No muszę odwrócić ich uwagę, tylko no nie mam w jaki sposób, bo nie mam już tych petard. Nie wiem jak to teraz zrobić. Dobra, wchodzimy po prostu. Czy to... A to są kasety? Nie. Czekajcie. Gdzie są kasety? Najgorsze, że ja tu nie mogę... wyjść. Czekajcie, latarka. Wy się boicie światła, halo? Nie boją się jednak światła chyba. Co jest? Jakaś typiara dwumetrowa chyba. Pierdalaj stąd. Wow! Jukzu i bołem. Najlepiej po łba. No, bo ja się zmęczyłem już. No patrzcie, oni tu cały czas przychodzą. Jak ja mam tu skupić się na szukaniu czegokolwiek? Jak oni ciągle tu przychodzą. Jak ja mam tu coś zrobić? Cokolwiek. Patrzcie, oni cały czas tu przychodzą. Jak ja mam ich zabić? Ten typ w ogóle wspinać się potrafi. No ty kurwiaj ty. Ja tu muszę kasetę zdobyć. Czy tam nie wiem co. Film po prostu. Nie wiem na jakim tym będzie. To nie, ja jestem ciekaw bardzo jaki to będzie film. Chociaż możemy spekulować po tym typie, bo to jak on gadał ogólnie, to mi się ja bym się spodziewał tylko jednej tematyki na tym filmie. No, dobra, tego policjantów to ja się najbardziej szczerze mówiąc boję. No co? Ej no... Dziadu!
Ej, bez kitu, no ja... Co jest? Zachowaj czułość. Hałas przyciąga. Co? Nie doczytałem. Trzeci poziom mamy już zaraz, tak? No już wstrętny. Dobra, wiesz co? Ja nie chcę, żeby... Nie chcę doprowadzić do czegoś takiego. Znowu ten gość! Czemu ty nie giniesz? Ej, no patrzcie, oni mnie znowu zajebił zaraz. Czekajcie, musimy biec teraz. Ja nie mogę. No wspinaj się. Kurde. Czemu ten gnój tak biega szybko? A oni tam na mapie mi się wyświetlili. Oni są jacyś kurwa pojebani. W sensie oni są jacyś bardziej niebezpieczni, bo oni w chuj szybko biegają. Czekajcie. Kurwa. Nie wiem jak teraz. Niewykorzystane punkty umiejętności. No właśnie, zobaczmy jakie mam punkty umiejętności. Tutaj mamy coś. Możemy, co tutaj możemy? Rzut, jadą, ślizg. Możemy się ślizgać. O, zobaczmy to. To może być bardzo ciekawe. Kurde, bo ja nie mogę zrobić misji przez to, że oni tu ciągle ten. Jeszcze są ci szybcy. Oni są jacyś nie tego. Patrzcie, jak się dro normalnie. Zło wcielone w nich chyba jest. Co jest? Nie zauważyłem, że on tu chodzi. Chodź. No chodź. Czekajcie, że muszę im w łeb zacelować. Dobrze. No, giniesz czy nie wyginiesz? Patrzcie, co ten mocny. Proszę bardzo. Się spali. I po co wam to było? Ale tutaj kurwa się rozkrwawiła biedna. Dobra. No i... Wiecie co? YOLO. Biegniemy. Tylko najgorsze jest to, że nie wiem gdzie jest ta kaseta. Ja muszę jej poszukać. Czy to co to nawet jest, no. A czekaj, ja mogę zamknąć. A czy oni w ogóle potrafią tu wchodzić? Ja nie wiem. Czy potrafią otwierać drzwi? O tak powiem. Czekajcie, musimy poszukać tego filmu. A gdzie jest ten film teraz? O! Oni tu chyba nie umieją wejść. Są zbyt głupi, żeby wiedzieć jak drzwi otworzyć. A tu w ogóle można też otworzyć. To otworzymy na wypadek, jakbyśmy mieli uciekać. Nie otwieraj teraz, dziadu. Czekajcie, gdzie jest ten film? Teraz. Musimy poszukać filmu. Znaczy obstawiam, że ten taki typ walnięty bardziej, on może umieć otworzyć drzwi. Ale dobra, tym się teraz nie przejmujmy. Spróbujmy znaleźć to, czego szukamy. Boże. Ale ta gra jest kurwa momentami tak straszna i skupiająca. To jest masakra po prostu. Ej, no bez kitu, ja nie mogę tego filmu znaleźć. Dzień mamy, kurde. To co to będzie podpisane w jakiś sposób, czy co? Ja nawet nie wiem. Nie wiem, gdzie tego filmu szukać, znaczy... Czekajcie, musimy go poszukać. Ej, no gdzie jest ten film? Ja go tu muszę znaleźć. Ej, to... O! Czy to jest ten film? Jest! Dobra, udało się, podniesiono obiekt film. Ja nie mogę, dobra, wychodzimy stąd. Dobra, tędy jednak nie wyjdziemy. Stędy wyjdziemy? Dobra, tędy wyjdziemy. Ja nie mogę, myślałem, że tego nie zrobię, nie? W sensie, no jeszcze nie będę mówił, nie będę chwalił dnia przed zachodem słońca, bo jeszcze misji nie skończyłem. Jako tako, ale udało mi się zdobyć ten głupi film. Co zażyczył sobie tamten chłop. Dobra, idziemy tak. Proszę cię, ja mogę tu się wpiąć? Nie mogę, naprawdę. Czemu? Boże, czemu ta postać tak kraj nie męcz się tak, chłopaku, bo tu jeszcze nie raz będziemy musieli spierdalać, obstawiam. Także teraz biegniemy sobie takim tempem. Sobie sprintem takim można powiedzieć. No nie sprintem, tylko takim bardziej. Nie wiem jak to się nazywa dokładnie. No sprint się mówi i taki bieg bardziej. Wiecie.
Wiecie, o co chodzi, nie? Tam na WF-ie nie ćwiczyłem zbytnio w podstawówce. Więc no, to tam... Wiecie, jak to jest. Dobra. Dobra, zanieś film i pudełko czekoladka ziemi. No, no to nie ma problemu, że cały... Że połowę odcinka robię jedną misję. Wcale nie... No w takim tempie to ja tą grę to będę przechodził, kurde, 100 odcinków, ale... Szczerze mówiąc, dla mnie to żaden problem. Ja mogę tu przechodzić 100 odcinków, to... Bo gra jest tak zajebista. I do tego, nie dosyć, że jest podstawowa fabuła. Jest tutaj jeszcze tryb The Falling. Z tego co wiem, że on też tam ma fabułę dodatkową chyba. Tak się, jeżeli się nie mylę. Wiem, że tutaj również jest... tryb zombie, że chyba jako zombiak tutaj gramy. No jest naprawdę wiele tutaj kontentu i w ogóle, także... Gierka jest zajebiście rozwinięta. Dobra. Masz tu film i czekoladki. Niech tylko mama to zobaczy. Gazi znów wygrywa. Brawa dla Gaziego. Ty się tak nie... Nie ciesz. Wejdzie. No fajnie. No trudno, będę musiał wejść przez dach. Zajebiście. Róż... Nieważne, że połowę odcinka specjalnie, żebym próbował zdobyć dla ciebie jebaną kasetę czy film, co to kurwa jest, po to, żebyś ty mnie nie wpuścił i ja musiał się do ciebie tutaj na dach wchodzić, no. Typ jest serio. Ja już miałem go szczerze mówiąc polubić, bo taki odklejony się wydawał, w ogóle już miałem go polubić, ale jednak cię nie polubię. Czy ja tu wskoczę w ogóle? O, proszę bardzo. Chyba nie wskoczę. Czekajcie. Nie. Czekajcie, jak ja mam tu wskoczyć teraz? Czekajcie. Musimy znaleźć ogólnie, jak tu wskoczyć. Czekajcie. Jak tu wejść na ten dach? Czekajcie, wejdziemy sobie tu. O, proszę bardzo. I się rozpędzimy. I biegniemy. A czy ja dostanę tak? Kur! Nie dostanę tak. A czekajcie, w sumie wiem, jak to zrobimy. Czekaj, tak? Nie, tak nie dostanę. Czekajcie, crane, no. Albo czekaj, tu możemy. Ale to ja tak nie doskoczę, nie ma ciula. No nie, no nie doskoczę. Nie ma ciula, że ja tak doskoczę. Kurde, no nie wiem, jak doskoczyć tam, no. Czekajcie. Za niski jest ten budynek tutaj, żeby tam wskoczyć. Chyba, że tu... No nie ma innego budynku. Chyba... A ja mogę na palmę? Nie mogę na palmę wejść. Czy mogę wejść na palmę? Nie. Nie mogę wejść na palmę. Kurwa no! Gazi! Kurzyłeś mnie. Boże, czy oni tu gdzieś znowu idą? Ja tego najbardziej boję. I się tak boję, normalnie by to nie wiem, co było. Naprawdę? Nie, no ja tu muszę jakoś doskoczyć, no. Nie ma chuja, że... Nie doskoczę, no nie doskoczę jednak. Jak ja mam tu wskoczyć teraz, mi niech ktoś powie. Co to jest... Chyba, żebym mógł wejść na... Czekajcie. Nie, no to tamto na pewno nie... Do tego mostu nie wlazę. Nie ma opcji, że ja tam wskoczę. Patrzcie, jak on się szybko męczy. Czekaj, nie męczy się tak szybko. Czekajcie, albo dobra, wiecie co? Ja wiem, jak zrobimy. Spróbujemy przez ten most skoczyć. Po prostu. Bo ja nie mam innego pomysłu, jak to można... A nie, bo ten most jest aż tak. Kurde. Czekajcie, a tu jest autobus. Tu kurwa, patrzcie, jakie zbiorowisko ich jest w ogóle. Dobra, czekaj, wskoczmy tutaj. A przecież ja tak nie doskoczę. Czekaj. No właśnie. Czekajcie, a może jakbym wskoczył na ten płot? Dobra, jeszcze raz. Ale chyba się na niego nie będzie dał wskoczyć. Chociaż, dobra. Dobra, jest. To był dobry pomysł. Dobra, i tutaj wchodzimy bardzo mocno. No i teraz się koleżko nie wywiniesz, ja ci tu wlazłem. Ej, będzie beka, jak jeszcze znajdziemy trupa jej jego matki. Będzie w ogóle beka. Chłop ma takie urojenia. To jest masakra, dobra, witam bardzo serdecznie. O, możemy ci lodówkę otworzyć, zobaczmy co masz w lodówce. Masz kawę, widzę, i batona. No bardzo, ja tutaj
Z chęcią sobie takiego batonika przyjmę. Cześć, Gazi. Cześć, Gazi. Teraz mamy film. Mama ogląda. Dobra, ty jednak serio jesteś jakiś... Nie taki. Weź leki przeciw... Dobra, gdzie te leki są? Halo, czy Gazi. Mama jest zadowolona? Mama bardzo zadowolona. Gazi dał jej czekoladę i włączył film. Więc zabiorę trochę jej lekarstw dla przyjaciela. No, dobrze. Mama przestała mieć ataki, kiedy głowa zamieniła jej się w dynię. Są na stole. Dzięki, Gazi. Gazi wszystkich uszczęśliwia. Bardzo mnie wkurzyłeś, nie powiem. Dobra. Boże, musimy znaleźć teraz te leki. Gdzie ty te leki mogłeś schować, mordo? To jest teraz pytanie. No, w sensie gdzieś on pewnie w szafce to schował, odstawiał. Tutaj w ogóle, o proszę bardzo, możemy ci zawalić. O, nie bierzesz praw ubrań. Gdzie tutaj coś będzie? O, proszę bardzo, notatka jakaś. Aby zrobić przedmiot, dobrze. Nie ma problemu. Czy tu w szafie? Nie ma w szafie nic. O, proszę bardzo. Co my tu mamy? Dobra, podniesiono obiekt. Dobra, mamy leki, udało się. Dobra, Gazi, miło było cię poznać i twoją mamusię. Trochę mało rozmowna, ale nie wiem. Nie będę wnikał w twoje tutaj więzi rodzinne. Dobra, wchodzimy sobie tutaj. Dobra, musimy dostarczyć te leki. Ja jestem bardzo ciekaw, ja nawet sprawdzę sobie poza odcinkiem, jak długo inni youtuberzy to robili, bo jeżeli się okaże, że inni to robili dwa razy szybciej, a żebym debil nie wiedział gdzie jak wskoczyć i wejść, to będzie trochę beka ze mnie. Ale w sumie ja się do tej gry uczę dopiero. Dobra. Właśnie, musimy teraz dostarczyć te leki. I to jest najgorsze, bo znowu musimy pobiec. Co jest? Spierdalać ode mnie, znowu mnie chce tak gryźć. Jeśli gryźcie z siebie nawzajem, nie mnie. Ja jestem jeszcze kurwa zdrowy. A wy jesteście chorzy. Nie moja wina, trzeba było tyle nie oglądać tego ekipy, bo widzicie jak skończyliście, no. Dlatego to jest ta epidemia, na pewno. Nie wiem czemu inny. Co innego mogło spowodować to jak nie ekipa. Nie, tutaj nie obrażam ekipy, ja tylko tak mówię. Dobra, czekajcie, musimy tu wejść. Dobra. Bro, tutaj musimy wskoczyć. Kurde, ta epidemia cała. Masakra. Jestem bardzo ciekaw jak się tu fabuła kończy. Ja wiem, że dopiero zacząłem grę, ale jestem bardzo ciekaw końca. Czy to w ogóle... Znaczy obstawiam, że fabuła się skończy tak, że pewnie uda nam się jakoś ten świat tutaj odkażyć i że się skończy ta epidemia. Tak obstawiam, nie? Ale jak rzeczywiście będzie, to tego nie wiem, bo no nie znam zakończenia tej gry. Nie wiem tu nic, więc tak jak mówię, będziemy się, myślę, dobrze bawić. No niech czasami będą takie oczywiście momenty w tej grze, gdzie będę zestresowany i w ogóle. O kurwa, właśnie o to mi chodziło. Ale to ta gra w sumie takiego coś sobie ma, że tutaj trzeba cały czas mieć się na czujności, żeby czegoś nie zwalić. Witam bardzo serdecznie. Gazi! Gazi nie mówi, że ma brata bliźniaka. Patrzcie, jakiś podobny typ strasznie do niego. Dobra, mniejsza o to. Idziemy dalej. No, może tam Gazi ma brata? Nie wiem, jakiś podobny typ do mnie gadał. Mniejsza o to. Nieważne, już wśród tego Gaziego to chyba mam po prostu z widy, że go widzę tutaj. Dobra, nieważne, idziemy. Szybko. O Boże, moja postać się zmęczyła. Dobra, pułapkę co tutaj włączymy. O, proszę bardzo. I będzie pułapka. Co jest? Krzyk jakiś, proszę bardzo. O! Jakiś typ jest do uratowania. Czekajcie. Już, mordo, czekaj, jeśli cię znajdę, to ci pomogę. Czekaj, tam gdzie? Co? Czekaj, to jest tu. Już idę. Spokojnie, nie ma problemu, już ratunek. Biegnie. To jest gdzieś na dole chyba. Gdzie jesteś, mordo? Ja cię nie widzę. Czekajcie. O kurde. Aha, dobra, wiecie co? Ja sobie apteczkę zapożyczę. Aha, ja nie mam apteczki, naprawdę? Nie mam apteczki. Wiecie co? Teraz jest niebezpiecznie, dobra. Ja, żeby tutaj zadbać o swoje zdrowie i o swoje życie, żeby tu nie zdechnąć, to ja lepiej
Ja lepiej będę tylko swojej dupy pilnować, nie będę temu typowi pomagał, co tam był, niestety. Niech sobie radzi sam. Jesteśmy w takich czasach, że trzeba myśleć o sobie tylko. Dobra, wróciliśmy. Proszę bardzo. Zanieś leki Lenie. Boże, no, leki robiłem cały odcinek i ja nie mogę, wstyd aż. Nie wiem, czy to tak normalnie się robi, tylko ja taki łomny jestem i tak długo to robiłem. Dobra. Idziemy sobie tu do Leny, szybko. Czekaj, tu trzeba wskoczyć. Bardzo mocno. Dobra. Gdzie jesteście? Gdzie Lena jest? Przepraszam ja ciebie bardzo. Bronię bym sobie z chęcią zakupił. Ej, co to jest? Przytrzymaj. Aha! Wymagające zawody jakieś. Proszę bardzo. Dobra, nie chcę tego. Co my tutaj... Aha, dobra, nieważne. Chyba tutaj nie miałem przyjść. Witam bardzo serdecznie. O. A, tu możemy sobie u niego też handlować. O, i proszę bardzo. I możemy sprzedać. Ty, to wiesz co, mordo? Możemy ci sprzedać. Ja dużo miałem kawy. Czekaj, gdzie jest kawa? O. Ja mam dużo kawy, mordo. Jak chcesz, ci sprzedam całą kawę i zarobię na tym 1050. Proszę bardzo. Dobra, wiecie co? Sprzedam kawę. Ja nie wiem, w sumie za to pieniądze. Znaczy, za te pieniądze ja wiem, że kupimy sobie broń, ale... Wiecie, dobra, sprzedaliśmy mu to kawę. Mamy 1500 dolarów. Także bardzo fajnie. Więc zaniesiemy te leki i kupimy sobie jakieś bronie. Czekaj, gdzie to jest? Tutaj jest windy, to musimy do windy wejść. O, musimy wejść do windy. Sprzedałem to kawę po to, żeby mieć pieniądze na bronie jakieś, bo nasze wszystkie bronie już praktycznie się zużyły. I tutaj niestety... A no, jednak bronie są tutaj ważne, bo jak widzicie, no tu... Raz zdechłem już. Znaczy, nie było opcji, żebym się odratował tam, bo było ich za dużo i po prostu, wiecie, moja postać się zmęczyła. Boże, co na tej minimapie tyle rzeczy się wyświetliło? Ja nie mogę, to wszędzie można wejść teraz. Dobra. Idziemy zanieść te leki. Eleganckie. Bardzo mocno, ciężko zdobyte, nie powiem. Dobra, to jest tutaj? Nie, trzeba na dół zejść. Dobra, idziemy na dół, zanieść te leki. Dobra, to jest tutaj. Dobra, witam bardzo serdecznie, przyniosłem leki. Witam. Mam leki przeciwpadaczkowe. Dzięki. A jak poszło z Gazim? Może i jest niedorozwinięty, ale świetnie sobie radzi z osiąganiem tego, co chce. Poznałeś jego mamę? Wyglądała na zadowoloną. Jeśli mama nie jest zadowolona, nikt nie jest. A właśnie, Brecken chciał, żeby ci to przekazać. Z podziękowaniem. Proszę bardzo, 500, że zarobiliśmy za tą misję. Bardzo fajnie, skontaktuj się z GRR. Bardzo fajnie, udało nam się zdobyć leki, donieść je tutaj. Także jestem bardzo zadowolony z tego powodu, że to się jako tako udało. Dobra, na szczęście tu się nie musimy bać, że zaraz nas ktoś zagryzie. Ja z chęcią kupiłbym teraz te bronie. Musimy teraz poszukać typa, handlarza w zasadzie, gdzie będziemy mogli... sobie te bronie zakupić z powrotem. Witam bardzo serdecznie. To jest Derek chyba, bo widziałem go w pierwszym odcinku. Witam cię, Dereku. Dobra, mniejsza o to. Wywalony w jakiegoś Dereka. Idziemy kupić sobie bronie. Tu nie możemy wejść. Czekaj, gdzie był ten typ, gdzie mu sprzedałem kawę? O, tutaj. A tutaj też jest jakiś. No, czekaj, hej, masz jesteś? Może zapasowy klucz do 202? W czym problem? Coś się tam dzieje, a drzwi są zamknięte od środka. O, proszę bardzo. No zaraz to sprawdzimy. Poczekaj, idziemy tutaj handlowy. Dobra, co my tutaj mamy? Masz młotek. Młotek może być dobry. Naprawdę 1100 za młotek powalił? Ej, jakie on ceny w ogóle ma. Ale obstawiam, że te rzeczy tutaj już mogą być naprawdę bardzo dobre. Tutaj są jeszcze alkohole ostrze. No to tego tutaj nie potrzebuję. Ty to może kupię ten młotek. Młotek wydaje się być skuteczną bronią, więc ja tutaj zaryzykuję. Dobra, kupiłem ten młotek. A nie, czekajcie, to chyba mi pokazuje cenę. Nie, to pokazuje ile... Nie. Czekajcie, kupiłem młotek. A no tak, bo ja dostałem 500 jeszcze za tą misję, dobra. Kupiłem młotek. A, teraz nie mogę niestety go wyjąć, niestety. No to wyjmiemy... jeszcze przy okazji, bo na pewno taka okazja będzie. Dobra, wejdźmy sobie tutaj, zobaczyć co my tu musimy zrobić. Zobaczymy. No, nie powiem. Dzisiejszy odcinek... Cały odcinek, żeśmy próbowali zdobyć to... Czyli między innymi mną. Dla Gaziego. Mamy ruszyć do następnego. Dobra, kontynuuj. Zobaczymy, co my tutaj będziemy mieli. I zaraz będziemy sobie kończyć odcinek, bo to już pół godziny minęło. Dobra, idziemy. Czemu, nie wiem, czemu ja z latarką cały czas chodzę, ale możemy wyłączyć ją. Żeby tutaj wyglądało to fajnie. Dobra, czy to jest tutaj? Nie, ja muszę zejść na dół. Ja muszę zejść na dół.
Tutaj bardzo mocno. O, dobra. Proszę bardzo. Czekajcie, możemy wyjąć ten. Halo, a jak to wyjąć? Czekajcie, u ekwipunek. Czekajcie, wyrzucimy sobie od razu te tutaj zepsute rzeczy. Czekajcie, glazura, to wyrzucimy, upuść. I teraz tak, wybierz. A nie, to jest młotek solarski. Czekaj, wybierz. Aha, i tutaj jest, tak to wygląda. Tu trwałość obrażenia pokazuje, tu bronię pokazuje, jaka broń, jakie obrażenia zadaje. Dobra. Okej, okay, anuluj. Wyrzuciłem tamto. Tego nie mogę wziąć, dobra. Mniejsza o to. Aha, to gdzieś trzeba iść, dobra. Także ja na dzisiaj myślę, że będziemy sobie kończyć odcineczek. Także jeżeli wam się spodobał, to zostawcie łapę w górę. W kolejnym odcinku będziemy sobie dalej kontynuować tą fabułę. Także no troszeczkę, żebym się tutaj nawkurzał. Pierwszą śmierć zaliczyliśmy, ale zawsze trzeba to pierwszą śmierć w tego typu grach zaliczyć. Także co, mam nadzieję, że się odcinek spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapę w górę i trzymajcie się do kolejnego odcineczka. Na razie i cześć.